za nami Eurowizja dla dzieci. Polska po 12 latach powróciła do tego konkursu. A ty jako była reprezentantka Polski, jak oceniasz występy Polki? Moim zdaniem wypadła znakomicie. Świetnie śpiewa dziewczyna, jest pewna siebie, pewna tego, co robi z głosem. No i uważam, że powinna zająć wyższą pozycję niż 11 miejsce. No właśnie, czy to jest swego rodzaju jakaś porażka dla Polski, dla niej? Nie, ja myślę, że trzeba na to patrzeć troszeczkę z przymrużeniem oka na głosowanie. Na pewno nie oddaje stanu rzeczywistego. Tak myślę. No właśnie, ale często jest tak, że te rankingi, które są tworzone przed powstaniem, przed finałem, później w ogóle się odwracają i nic się właśnie nie zgadza z głosami internautów. Jak ty to, jak zareagowałaś też na swój wynik podczas finału? To znaczy, zakłady bukmacherskie jednak w dużej mierze no później mają odzwierciedlenie w tym głosowaniu. Akurat tutaj bym się nie zgodziła z opinią, że nie pokrywają się, prawda, te założenia później z opinią internautów. Raczej nawiązywałem do tego, że Oliwia była typowana bodajże na podium, chyba na trzeciej czy czwartej pozycji. Wiem, że widziałem taki ranking. Tak? No, no na pewno zasługiwała na to. Zresztą ta Eurowizja dziecięca troszkę się innymi prawami rządzi niż ta dla dorosłych. Natomiast no, z głosowaniem wiemy, jak jest, różnie bardzo. A czy ty byś wzięła udział w Eurowizji dla dzieci, gdybyś mogła cofnąć czas? Nie wiem. Ja w ogóle średnio przepadam za konkursami. Uważam, że muzyka jest czymś niewymiernym i trudno jest w ogóle oceniać ludzi, ich talent. To jest naprawdę trudna sprawa.